zestawów Lego, bo żeby zbudować taką makietę, potrzebujecie ich 250 tysięcy. Do 18 września w stacji muzeum można obejrzeć ruchomą makietę z klocków Lego. Makietę kolejową, która ma strasznie duży tobą. Wystawa składa się z 250 tysięcy elementów. To jest fajna, duża makieta. W niej jest Starren 57, jeszcze niezmodernizowane, SM42, dużo wagonów, też są pasażerowie, miasto, to jest całe miasto. Te wszystkie pojazdy zostały zbudowane bez instrukcji. Ta makieta ma bardzo dużo szczegółów. Ciekawe, czy Wam się uda znaleźć pieska na peronie, pana, który robi zdjęcie parowozowi i graficiarza. Makietę w stacji muzeum z klocków Lego można obejrzeć tylko do 18 września. Pa, pa!